uzupełnia stawkę zawodników, którzy pojawią się w Londynie w turnieju opas w kategorii 84 kg. Marcin, proszę mikrofon dla siebie. Poddenerwowany? Nie, myślę, że nie. Dobrze, to powiedz, jakie są powody tej decyzji. Schodzisz kategorię niżej, nie udało się z Tomkiem Narkunem. A jak będzie wyglądało w takim razie ścinanie wagi? Tego się nie obawiasz? Znaczy, po pierwsze i najważniejsze, schodzę do kategorii średniej, bo uważam, że w tej kategorii po prostu będę lepszym zawodnikiem. A po drugie, naturalnie mam teraz około 95 kg, także myślę, że przy tej młodzie, która jest na to zbijanie do swojego limitu, no to jest naturalny wybór. Dobrze, to nie ma co przedłużać. Szanowni Państwo, Marcin wie, ja wiem, panowie wiedzą. Za moment wszystko będzie jasne. Za moment poznacie Państwo nazwiska czterech zawodników, którzy w dwóch walkach w Londynie rozpoczął turniej o pas mistrza w kategorii 84 kg. Jeśli ogłoszę nazwisko rywala pana Wójcika, wówczas będziecie wiedzieli Państwo, kto walczył będzie w drugiej parze. Kto powinien walczyć z Marcinem? Jakieś sugestie? No, sami Państwo słyszą. No to dobrze. A rywalem Marcina Wójcika na gali w Londynie będzie Scott Askham! I tym samym wiedzą już Państwo, że w drugim parze zmierzy się Michał Materla i Damian Janikowski. Scott Askham i Marcin Wójcik. Półfinał w drodze opas kategorii 84 kg. Marcin Wójcik i Scott Askham. Dziękujemy serdecznie. Thank you very much. No to co, skoro wiemy, kto wystąpi w drugiej parze, która wyeliminuje jednego, który zmierzy się w wielkim finale, no to zaprośmy do nas. Panie, panowie! Michał Materla i Damian Janikowski! No, na taką walkę szykuje się ogromna część kibiców, nie tylko sportu walki. Damian Janikowski i Michał Materla. Pierwszy taki moment, aby uwierzyć obu zawodników, którzy 6 października zajmą sobie głęboko oczy w klatce Federacji KSW. Jeszcze twarzą do publiczności. Jak najbardziej można robić zdjęcia. Michał Materla i Damian Janikowski.